Moi drodzy, mogę was zapewnić, że do końca sabatu opuścimy to miejsce. Może dzisiaj troszeczkę jakby mi się zdarzyło przedłużyć. Proszę być wobec mnie cierpliwym. No po prostu ja nieraz nie potrafię zmieścić się w czasie, bo uważam, że to, co chcę przedstawić, jest tak ważne, no i troszeczkę zawsze wyjdę poza ramy nabożeństwa, zwłaszcza kiedy są takie tematy no, bardziej no, trudne, rozbudowane. No i chcę poza tym zapewnić was, że oprócz rozważań biblijnych dotyczących Księgi Apokalipsy, mam w planie również w przyszłości inne rozważania dotyczące innych nieproroczych tematów. Dlatego proszę też być cierpliwym. Przyjdzie czas, kiedy będę razem z wami poruszał też inne kwestie, które mamy przedstawione w Piśmie Świętym. No i oczywiście dzisiaj po zakończeniu naszego nabożeństwa przynajmniej każda rodzina powinna dostać wydruk tego, co dzisiaj jest przedstawiane, tego, co przedstawię z Księgi Apokalipsy. No trochę jestem przerażony, bo przygotowałem 20 wydruków, spodziewając się, że one w tej ilości powinny wystarczyć, no ale widzę, że dzisiaj jest sporo osób na nabożeństwie, więc będziemy te druki tak wydzielać dość oszczędnie. Moi drodzy, Księga Apokalipsy. Lubię tą księgę, nie ukrywam. Lubię również bardzo Księgę Daniela. Lubię list do Rzymian, w którym Paweł wytłumaczył mi, na jakiej podstawie ja, grzeszny człowiek, mogę otrzymać Boże przebaczenie. Księga Apokalipsy jest też ciekawa, dlatego że łączy się z moimi historycznymi zainteresowaniami. Ja zawsze od dzieciństwa lubiałem włazić w jakieś dziury, ruiny, grzebać. Zawsze mnie pasjonowało to, co było dawno, dawno temu. Jakoś to mnie po prostu nakręcało. Dlatego też te księgi prorocze też wywołują we mnie takie zainteresowanie. A dzisiaj temat, który być może rzadko jest poruszany, bo najczęściej to, o czym mówimy, o katolicyzmie, o prześladowaniach, ale jest taki rozdział w Księdze Apokalipsy, który jest zatytułowany Dwaj Świadkowie. Jest? Jest, Dwaj Świadkowie. Więc jeśli nie macie nic przeciwko temu, weźcie do rąk egzemplarze Pisma Świętego, otwórzcie Księgę Apokalipsy, tam gdzie mamy rozdział 11, no i będziemy wspólnie czytali, omawiali rozdział 11 od wersetu 3 po 13. Chcę zaznaczyć, że w kwestii pewnych okresów proroczych wymienionych w tym rozdziale no, mogą być sprawy dyskusyjne, ale moi drodzy, to, że dzisiaj rozważamy ten rozdział Apokalipsy, to też dlatego, żeby zdopingować was do szukania, badania i wyjaśniania różnych zagadnień, które to proroctwo porusza. A więc zacznijmy od wersetu 3. Ja jeszcze powiem, że czytam według przekładu interlinearnego, dlatego że uważam, że jest to chyba na gruncie polskim najbardziej taki rzetelny i dokładny przekład. Aczkolwiek jeśli chodzi o Księgę Apokalipsy, specjalnych rozbieżności nie ma i możemy oprzeć się na w zasadzie wszystkich przekładach. Czy jesteście już gotowi? Patrzymy w tekst, czytamy, analizujemy, zastanawiamy się. Prorok zapisał i dam dwóm świadkom mym. Nie ma słowa moc, które słowo jest w nowym przekładzie. I dam dwóm świadkom mym i prorokować będą dni 1260 odziani worami. Mamy do czynienia z proroctwem. Proroctwa Apokalipsy są przedstawione w języku symboliki biblijnej. Różne przenośne, porównania, bestie, zwierzęta, tu mamy jakichś świadków i tak dalej, i tak dalej.
W każdym bądź razie dwaj świadkowie to profetyczny symbol Starego i Nowego Testamentu. A prorokowanie w tym wypadku, w tym miejscu Apokalipsy, to profetyczny symbol nauczania, głoszenia i rozpowszechniania objawienia Bożego. Oczywiście te symbole oparte są w rzeczywistości historycznej, w realiach, prawda, historii. I tutaj proroctwo zapisało, że ci dwaj świadkowie prorokowali przez dni 1260. I mamy tutaj profetyczny okres 1260 lat supremacji papieskiej od 538 do 1798 roku. Okres, który bardzo często pojawia się w proroctwach Księgi Daniela i Księgi Apokalipsy. Tak często, że po prostu już go specjalnie dokładnie wyjaśniać nie będę. W każdym bądź razie pamiętamy, że okres ten zaczyna się w 538 roku. Wtedy zostaje wcielony w życie Corpus Iuris Civilis, czyli kodeks prawa rzymskiego Justyniana Wielkiego, cesarza bizantyjskiego. I na jego podstawie biskup Rzymu zostaje wyniesiony do godności papieża, czyli staje się zwierzchnikiem Kościoła zachodnio-rzymskiego. Okres skończy się w 1798 roku. Doszło wtedy do złamania supremacji papieskiej i odebrania Kościołowi katolickiemu władzy świeckiej podczas wydarzeń rewolucji francuskiej. Armia francuska zajęła Rzym, papież Pius VI został aresztowany i wywięziony do Francji, gdzie zmarł w więzieniu. Ale proszę zauważyć, Jan zapisał, że ci dwaj świadkowie prorokują przez okres 1260 dni, w rzeczywistości lat, będąc odzianymi w wór. A kiedy analizujemy tekst biblijny, to zauważamy, że w starożytności był to akt wyrażający żałobę, smutek, rozpacz, żal, pokutę, poniżenie, trwogę i lęk. Dzisiaj w lekcji szkoły sobotniej czytaliśmy, że Izraelici w Jerozolimie stanęli przed obliczem Boga, by wyznać swoje grzechy, jak będąc ubrani? Wory byli ubrania, więc to jest ten znak smutku, znak pokuty, znak żałoby, poniżenia, no nieszczęścia. Co to znaczy w okresie supremacji papieskiej? Stary i Nowy Testament był podstawą wiary ewangelicznych chrześcijan. W wyniku głoszenia prawd Starego i Nowego Testamentu przez takie ruchy jak waldensi, husyci, protestantów wielkiej reformacji i innych grup probiblijnych, rzesze ludzi odnajdywały drogę zbawienia i przyjmowały Pismo Święte za najwyższy autorytet swojej wiary. Ale ponieważ dwaj świadkowie świadczyli o Bożej prawdzie, jednocześnie demaskując odstępstwo, błędne doktryny i zepsucie panującego Kościoła, hierarchia kościelna podejmowała najróżniejsze działania zmierzające do niedopuszczenia Starego i Nowego Testamentu w ręce ludu i utrzymania jego treści w tajemnicy. A więc Pismo Święte było księgą zakazaną. Ci, którzy posiadali, czytali, wierzyli zgodnie z jego zasadami, byli okrutnie karani. Kościół rzymski dążył do wyniszczenia probiblijnych grup chrześcijan, co znamy z dziejów reformacji i tak dalej. Aby zniechęcić lud do czytania Biblii, księża twierdzili, że jest to księga za trudna dla przeciętnego człowieka, dlatego
Tylko duchowni mający specjalistyczne wykształcenie mogą ją badać i interpretować. I w zasadzie takie same zdania padają z ust współczesnych księży Kościoła rzymskokatolickiego, gdy mowa o Biblii, o jej studiowaniu, o jej badaniu. A teraz popatrzmy na werset 4 i 6. Jan zapisał. Patrzymy w tekst biblijny naszych Biblii. Ci są dwie oliwki i dwa świeczniki przed Panem ziemi stojące. Jeśli ktoś im chce uczynić niesprawiedliwość, ogień wychodzi z ust ich i zjada wrogów ich, czyli pożera, spala. Jeśli ktoś zechce im uczynić niesprawiedliwość, tak ma on zostać zabitym. Ci mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz, deszcz nie zraszałby dni prorokowania ich. I władzę mają nad wodami obracać je w krew i porazić ziemię każdą plagą, ilekroć zechcą. W wersecie 4 Jan nawiązuje do starotestamentalnej księgi Zachariasza, bo tam właśnie są te symbole. Właśnie w księdze Zachariasza Stary i Nowy Testament przedstawieni są jako dwaj posłańcy stojący przed tronem wiekuistego Stwórcy, powołani do oświecenia ziemi blaskiem Bożej prawdy. To jest ich cel, to jest ich zadanie, do jakiego powołuje ich Bóg, wysyła. Natomiast werset 5 i 6. Tutaj mamy do czynienia z literacką metaforą, przenośnią, podkreślającą autorytet i znaczenie Starego i Nowego Testamentu. Tutaj Jan zawarł sugestie, jakie konsekwencje może pociągnąć za sobą odrzucenie lub działanie przeciwko dwóm świadkom, czyli przeciwko Biblii, czyli przeciwko Bożemu objawieniu. Niepadanie deszczu, te obrócenie wody w krew, porażenie ziemi każdą plagą, to symbol nieszczęść i klęsk, jakie spadną na te grupy ludzi, które odrzucają Boże objawienie, które lekceważą tych dwóch świadków. A teraz werset 7. A kiedy dokończą świadectwo ich, zwierzę wychodzące z czeluści, uczyni z nimi wojnę i zwycięży ich i zabije ich. I znowu bogata symbolika biblijna i znowu różne symbole, zwierzę i tak dalej. Pojawia się zupełnie coś nowego. Ale od początku mamy zwierzę. I wiemy ze studiów biblijnych, że w proroctwach zwierzę jest profetycznym symbolem czego? Państw, monarchii, rządów, mocy i sił polityczno-militarnych lub religijnych sterowanych przez moce ciemności. Wrogich wobec ludu Bożego i Bożej prawdy. Czytamy, że zwierzę wychodzi z czeluści. Jest to profetyczny symbol chaosu, nieporządku, bezładu, zamętu i niepokoju, stanu lub sytuacji spowodowanej działalnością sił zła. I teraz złapcie ten moment, bo on jest bardzo ważny. W końcu okresu 1260 lat supremacji papieskiej, w okolicach 1798 roku, podczas wydarzeń rewolucji francuskiej, Kościół katolicki utracił swoją dotychczasową moc i wpływy, zaprzestał prześladowań religijnych, takiej bezpośredniej, otwartej walki przeciwko Biblii i w tym sensie nastał kres prorokowania dwóch świadków odzianych w wory. Łapiemy to? Rozumiemy to? Nastał kres. Kościół stracił swoją siłę. Ale co jest bardzo ważne?
zwróćcie uwagę, w tym czasie na miejsce osłabionego papiestwa miała powstać inna moc, te zwierzę wychodzące z czeluści, to nie jest Kościół rzymski, miała powstać inna moc wychodząca z czeluści. W miejscu, czy w kraju, czy na obszarze ogarniętym chaosem, nieporządkiem, bezładem, zamętem i niepokojem. I moc ta miała także wrogo odnieść się do Pisma Świętego, czyli mówiąc symboliką biblijną, miała zwyciężyć i zabić dwóch świadków, czyli Stary i Nowy Testament. I teraz skonfrontujmy proroczą zapowiedź z historią Europy w końcu XVIII wieku. Przenosimy się do Francji na czas ostatniej dekady XVIII wieku. Udało mi się w różnej literaturze historycznej wyczytać, że wtedy Francja była najpotężniejszym i najludniejszym krajem Europy. Miała ustrój feudalny, była monarchią absolutną, a katolicyzm był religią panującą. W kraju panował sojusz tronu i ołtarza. Francję zamieszkiwało wtedy 27 milionów ludności. 98% to byli mieszczanie i chłopi. 2%, a więc znikoma część społeczeństwa, to był król, dwór, kler i szlachta. Czyli około 26 460 tysięcy chłopów i mieszczan utrzymywało 540 tysięcy kleru, szlachty, dworu i króla, płacąc kościołowi dziesięciny i ofiary, a państwu opłaty i podatki. Natomiast kler i szlachta zwolnieni byli ze świadczeń na rzecz państwa i korzystali z licznych przywilejów. Wyczytałem też, że nałożone na chłopów i mieszczan ciężary na rzecz państwa wynosiły 60, a nieraz 80% ich dochodów. Pomyślcie, gdyby nam obcinano 60-80% dochodów, co by to było? W rezultacie czego szczególnie chłopi, ale także i mieszczaństwo żyli na granicy nędzy, gdy tymczasem kler, dwór, król i szlachta tonęli w rozrzutności i rozwiązłości. Co jeszcze? Nie było wolności słowa i wyznania. Stan trzeci, czyli chłopi i mieszczanie, nie mieli możliwości wyborów i wpływania na rząd. Na tronie zasiadał nieudolny władca, król Ludwik XVI. Źle prowadził rządy, kraj ogarnięty był kryzysem gospodarczym, ogromny deficyt finansowy, no i koszta prowadzonych wojen oraz utrzymania dworu i kościoła też zubożały kraj. Niepowodzenia w polityce zagranicznej dotykały Francję. Na dodatek w 1788 roku Francję nawiedził nieurodzaj. Także zimą z 1788 na 1789 rok w kraju tym była ogromna drożyzna i głód. Wszędzie panowało powszechne niezadowolenie, bieda, ciemnota i zabobon oraz ostra niesprawiedliwość społeczna. I teraz mam do was pytanie. Pomyślcie, domyślcie się, spróbujcie odgadnąć. I co wtedy robi król Ludwik XVI? Co wtedy robi król Ludwik XVI? Aby ratować sytuację, postanowił obłożyć lud jeszcze większymi podatkami. No właśnie. Król Ludwik
Ludwik XVI, aby ratować sytuację, obkłada Francję jeszcze większymi podatkami. Katastrofalna sytuacja kraju doprowadziła do wybuchu dnia 17 czerwca 1789 roku rewolucji francuskiej, która jeszcze bardziej pogrążyła Francję w chaosie, bezładzie, zamęcie i niepokoju. Czyli porównując rzeczywistość historyczną z treścią badanego zapisu proroczego, dochodzimy do wniosku, że owym zwierzęciem wychodzącym z otchłani w końcu okresu supremacji papieskiej była rewolucja francuska albo Francja w dobie rewolucji francuskiej. I teraz kolejne pytanie, które mi się nasunęło, gdy badałem to proroctwo. Ale dlaczego i w jaki sposób rewolucja francuska wystąpiła przeciwko Bogu i zabiła dwóch świadków? Kościół, oczywiście powszechny, był współwinny katastrofalnej sytuacji kraju. Kościół był ostoją systemu feudalnego, niesprawiedliwości społecznej, wyzysku i braku wolności. Kościół był podporą despotycznej władzy królewskiej. Świadczenia na rzecz Kościoła rujnowały ludność i obciążały skarb państwa. Kościół posiadał ogromne majątki ziemskie i nieruchomości. Kler żył w bogactwie i przepychu, a lud w biedzie. Kościół był przeciwny postępowi i oświeceniu. Ciemny i zabobonny lud można było łatwiej bowiem kontrolować. Kościół walczył z wolnością słowa i sumienia, dopuszczając się krwawych prześladowań. No znamy historię hugonotów, prawda, czy hugenotów. W jednych książkach jest napisane hugonotów, w innych książkach hugenotów. Jestem pełen szacunku dla tych reformatorów i protestantów tamtych czasów. Kościół szukał własnych korzyści, a nie dobra kraju, wplątując Francję w trudności i komplikując jej i tak niekorzystne położenie. Dlatego społeczeństwo wystąpiło nie tylko przeciwko monarchii i szlachcie, ale także przeciwko Kościołowi katolickiemu, bo lud błędnie kojarzył Boga i Biblię z Kościołem katolickim oraz okrucieństwami jego nietolerancji i inkwizycji. Tak jest zresztą do dzisiaj. Ludzie często odrzucają wiarę w Boga, patrząc na Kościół katolicki, nie potrafiąc zrozumieć, że Pismo Święte i Bóg należy oddzielić od Kościoła powszechnego. No ale nie dziwmy się, bo duchowieństwo przez wieki zasłaniało się Bogiem i powoływało się na jego autorytet. Dlatego nieznający Pisma Świętego Francuzi znienawidzili Boga i Biblię, obarczając Boga i Biblię odpowiedzialnością za nieszczęścia, jakie spadły na ojczyznę. Dlatego rewolucja francuska zwalczała wszystko, co się łączyło z Kościołem katolickim. Wtedy duchownych katolickich więziono, wysyłano na galery, ścinano, wyganiano z kraju, ustanawiano przeciwko nim dyskryminujące zarządzenia. Żądano wyrzeczenia się kapłaństwa, zwalczano kult, niszczono przedmioty sakralne, likwidowano zakony, burzono kościoły, państwo przejmowało dobra kościelne. Dążono do zupełnego rozdziału kościoła od państwa i podporządkowania go władzy świeckiej. Odmówiono klerowi jakiegokolwiek poparcia ze strony państwa. Ale ta antykościelna polityka rewolucji francuskiej bezpośrednio uderzyła w wiarę w Boga i Pismo Święte. 26 listopada, dlatego zdecydowałem się właśnie
to proroctwo dzisiaj z wami omawiać, bo 26 listopad jest niebawem, prawda? A więc w jakimś sensie ta listopad nam się kojarzy z tym, co tu jest. To jest taki świadomy właśnie wybór czasowy, że o tym sobie dzisiaj poczytamy. 26 listopada 1793 roku Zgromadzenie Narodowe uchwaliło zniesienie religii i wiary w Boga. Oficjalnie ogłoszono koniec chrześcijaństwa. Arcybiskup Paryża, Gobel, w obecności najwyższych przedstawicieli narodu uroczyście wyrzekł się i potępił wiarę w Boga. Pod karą śmierci zabroniono nabożeństw, kultu Boga i modlitwy. Zniesiono nakazy i postanowienia Biblii, odrzucono Boże przykazania oraz zasady i normy Pisma Świętego. Zewsząd zbierano egzemplarze Starego i Nowego Testamentu i publicznie palono, okazując im największą wzgardę. Na pewno o tym czytaliście. Bluźniono i wulgarnie urągano Bogu i Chrystusowi. Wprowadzono kult bogini rozumu i oddawano jej uroczyście cześć w całej Francji. Ustanowiono zupełny ateizm. Zupełny materializm, Boga nie ma. I to powiedziały najwyższe władze tego kraju w czasie rewolucji. A teraz popatrzmy na werset 8. Prorok napisał: i zwłoki ich na placu miasta wielkiego, które nazywa się duchowo Sodoma i Egipt, gdzie i Pan ich został ukrzyżowany. I zwłoki ich na placu miasta wielkiego. Wydaje się być trafnym, że jest to aluzja do Paryża, ale w ogóle do całej Francji, gdzie na ulicach jej miast, mówiąc obrazowo, leżeli pokonani i zabici dwaj świadkowie. Przez 1260 lat supremacji papieskiej kler próbował ukryć przed ludem Słowo Boże. Ale rewolucja francuska posunęła się dalej. Ona oficjalnie zabiła dwóch świadków, zabiła Słowo Boże. Czytamy, że to miasto wielkie nazywa się duchowo Sodoma i Egipt. I w tych słowach, nawiązując do wydarzeń Starego Testamentu, autor Apokalipsy określił stan moralny i religijny rewolucyjnej Francji. Popatrzcie, gdy rewolucja odrzuciła normy biblijne, stan moralny francuskiego społeczeństwa stał się podobny do tego, który spowodował zagładę Sodomy. Zaś Egipt był chyba, jeśli dobrze pamiętam, jedynym państwem starożytności wymienionym w Biblii, które oficjalnie wyrzekło się Boga. Pamiętacie, gdy Mojżesz stanął przed Faraonem? Był to, jak na to wszystko wskazuje, Amenhotep II, i prosi Faraona, żeby wypuścił Izrael, prosi w imieniu Boga, co Faraon odpowiada? A kto to jest Bóg? Boga nie znam, a Izraela nie wypuszczę. A więc istnieją wiarygodne dokumenty historyczne, tak przeczytałem, wskazujące na to, że po Egipcie Faraonów Francja jest chyba jedynym narodem, który podczas rewolucji francuskiej oficjalnie wyrzekł się Boga, nie jako jednostka, tylko jako państwo, jako naród, jako pewna całość. I ciekawostką jest fakt, że we Francji podczas rewolucji francuskiej wprowadzono dekadę, czyli 10-dniowy tydzień na wzór starożytnego Egiptu, bo Egipcjanie mieli 10-dniowy tydzień. I proroctwo mówi, że gdzie
i Pan ich został ukrzyżowany. To miasto, na którego ulicach leżeli ci zabici dwaj świadkowie, Sodoma i Egipt, jest miejscem, gdzie Pan ich został ukrzyżowany. Historiografia, czyli literatura historii Kościoła, chrześcijaństwa podaje, że ze wszystkich katolickich krajów Europy żaden nie dopuścił się tak zaciekłych prześladowań religijnych i nienawiści do Pisma Świętego jak Francja. W okresie 1260 lat supremacji papieskiej Kościół i państwo dokonały zbrodni ludobójstwa Katarów, Albigensów i Waldensów, a potem francuskich protestantów, hugonotów. I w tym duchowym, profetycznym sensie Francja ukrzyżowała Chrystusa na swojej ziemi w osobach jego wyznawców, stając się w ten sposób jakby drugą Golgotą ciemnego średniowiecza. No i czasów też późniejszych. Popatrzmy na werset czasów reformacji luterańskiej, protestanckiej. 11 rozdział, werset 9. I widzą z ludów i plemion i języków i narodów zwłoki ich dni 3,5. I zwłoki ich nie dopuszczają położyć do grobowca. To jest ciekawy werset, długo się nad nim zastanawiałem i chciałbym wam podać jego następujące zrozumienie. Rozumiemy, że 3,5 dnia to jest w rzeczywistości ile? 3,5 roku, oczywiście. Ale co to znaczy, że nie dopuszczono położyć tych zwłok do grobowca? Co to znaczy? Że nie dopuszczono do tego, żeby zwłoki tych dwóch świadków pochować w ich grobie. Moi drodzy, bo to jest biblijna metafora. Kiedy ktoś zostaje pochowany, no, czytamy, oglądamy filmy o II wojnie światowej, o różnych bitwach i wojnach, i potem zwłoki poległych żołnierzy grzebie się w mogile. I pogrzebanie tych zwłok co oznacza? Koniec walki, zamknięcie konfliktu, finalny koniec kogo? Pokonanego, który poległ. A więc jeśli przez 3,5 roku nie pozwolono pochować tych dwóch świadków w grobie, to znaczy, że walka się nie skończyła. Ta walka z Pismem Świętym i Bogiem trwała jeszcze ile? 3,5 roku. 3,5 roku. A więc na oczach całej Europy i reszty świata przez 3,5 roku od 26 listopada 1793 roku, kiedy to Zgromadzenie Narodowe zniosło religię i wiarę w Boga, do czerwca 1796 roku. I tutaj proszę, żebyście zbadali tą końcówkę dokładnie, bo są wydarzenia, które wskazują na maj, na czerwiec albo na lipiec 1796 roku jako zakończenie tego okresu 3,5 roku. Dobrze? Tutaj może być dyskusja, nie spieram się, proszę samemu to sprawdźcie i zbadajcie. A więc do czerwca 1796 roku obowiązywały we Francji rozporządzenia przeciwko kultowi Boga wydane przez rewolucyjne organy ustawodawcze. Innymi słowy, otwarta walka przeciwko wierze w Boga i Pismu Świętemu trwała przez 3,5 roku od listopada 1793 roku do maja, czerwca, lipca 1796 roku. A dlaczego, to za chwilkę to przedstawię. I teraz popatrzmy na werset 10. I zamieszkujący na ziemi radują się nad nimi i cieszą się, i dary posyłać będą jedni drugim, bo ci dwaj prorocy znękali zamieszkujących na ziemi.
Gdy władze rewolucyjne zniosły wiarę w Boga, Francuzi tańczyli i śpiewali z radości. Lud uwolniony z wszelkich biblijnych więzów moralnych, mający dość już gróźb i nawoływań do pobożności, piekła i czyśćca, biesiadował, świętował i radował się. Róbmy, co chcemy. Wolność, prawda, źle pojęta, całkowita. I teraz werset 11. A po trzech dniach i pół duch życia od Boga wszedł w nich i stanęli na stopach ich, na nogach ich, i strach wielki padł na oglądających ich. Dlaczego po trzech i pół roku strach wielki padł na Francję? I co to znaczy, że duch życia wtedy stąpił na ten kraj od Boga? Przede wszystkim, jakie były skutki zniesienia wiary w Boga przez konwent narodowy w listopadzie 1793 roku? Po pierwsze, okropności rewolucji. Naród pogrążył się w anarchii i buntach. Walka stronnic politycznych, rządy terroru, ginęły wielkie rzesze ludzi, bandy dewastowały prowincje, wszędzie był gwałt, rozpusta, kryminalizm i bezprawie. Kraj doszedł do bankructwa, wojsko domagało się żołdu, mieszczanie głodowali, porządek społeczny, państwo, religia, rodzina, prawo legły w gruzach. Francja stała się polem walki mas. Nikt nie był bezpieczny. Dzisiaj ginął ten, jutro ja. W całej Francji rozległ się powszechny krzyk przerażenia, krzywdy i udręki. Narastała opozycja, napływały petycje, domagano się rewizji wydanych ustaw. Zrozumiano, że wiara w Boga i Pismo Święte gwarantuje jakiś porządek i bezpieczeństwo. No i właśnie w maju, dlatego mówiłem o maju, czerwcu i lipcu, w maju 1797 roku, 3,5 roku od ich wydania przez Konwent Narodowy, anulowano ustawy ateistyczne. Powołano komitet, którego celem miało być opracowanie nowego prawa o tolerancji i wolności religijnej. Wtedy doszło do interwencji, ja nie znam francuskiego, więc mogę źle przeczytać, Camille Jordan, legislatora, czyli człowieka od prawa, byśmy to powiedzieli, w Radzie 500, to była władza ustawodawcza, i on w Radzie 500 wystąpił i powiedział tak. Wiara w Boga jest dla państwa najpewniejszym gwarantem porządku i stabilności, jakiego nie są w stanie zastąpić najlepsze nawet przepisy prawne. Niechaj będą dziś zupełnie pewni wszyscy nasi obywatele, katolicy, protestanci, ochrzczeni czy nieochrzczeni, że wolą legislatora jest, a zatem wolą prawa, zapewnienie wolności religijnej. W waszym imieniu pragnę odnowić świętą obietnicę. Wszelkie religie są wolne we Francji. Natomiast 17 lipca 1797 roku, i to jest właśnie ta ostateczna data, przedłożono Radzie 500 i Radzie Starszych nowe ustawy, które jednomyślnie, bez głosowania, przyjęto, definitywnie kończąc tą wojnę przeciwko dwóm świadkom. I w tym sensie, jak to obrazowo opisuje werset 11, pod wpływem przerażenia narodu, postępującym bezprawiem i chaosem, dwaj świadkowie z martwych wstali dzięki nowym ustawom tolerancyjnym władz rewolucyjnej Francji. Werset 12, patrzymy.
I usłyszeli głos wielki z nieba mówiący im: wejdźcie tu. I weszli do nieba w chmurze i zobaczyli ich wrogowie ich. A więc werset 12, przedstawiający w niebo wstąpienie dwóch świadków na oczach ich nieprzyjaciół, to też profetyczna metafora wskazująca na triumf i powszechne wywyższenie Pisma Świętego po rewolucji francuskiej. Nigdy wcześniej Biblia nie była tak popularna jak w pierwszej połowie XIX wieku. No, dodałbym również w czasach reformacji protestanckiej Marcina Lutra też, ale jeśli chodzi o ten czas, to ten początek, pierwsza połowa XIX wieku to był renesans Pisma Świętego. W 1804 roku powstaje brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne. W 1816 roku powstaje amerykańskie towarzystwo biblijne, a potem następne. Pismo Święte od tej pory zaczęto intensywnie tłumaczyć na różne języki świata i rozpowszechniać na niespotykaną wcześniej skalę. Obecnie około 95% populacji świata może czytać Biblię we własnym języku. Nastąpił od tamtych czasów, bo to jest związane z Napoleonem Bonaparte, prawda, który wylądował w Egipcie, od tamtych czasów nastąpił rozwój archeologii, orientalistyki i innych nauk, który dostarczył dowodów potwierdzających wiarygodność i autentyczność Pisma Świętego. Gwałtownie wzrosło czytelnictwo i poznanie Biblii, co przyczyniło się do jej głębszego poznania. I te trendy doprowadziły w pierwszej połowie XIX wieku do licznych przebudzeń religijnych. A kiedy mówimy o przebudzeniach religijnych pierwszej połowy XIX wieku, to co wam przychodzi na myśl? Wśród nich największym był ruch drugiego adwentu w Europie i Ameryce Północnej, z którego w 1863 roku wyłonił się nasz Kościół Adwentystów. Czyli popatrzcie, my adwentyści, wywodzący się z przebudzenia drugiego adwentu, w jakimś sensie tkwimy korzeniami w tych wydarzeniach rewolucji francuskiej, prawda? Tych zabicia i potem zmartwychwstania tych dwóch świadków. A teraz 13 werset. I w ową godzinę stało się trzęsienie wielkie. I 1/10 miasta upadła. I zabici zostali w trzęsieniu imiona ludzi 1007. A pozostali przestraszeni stali się i dali chwałę Bogu Wielkiemu. Werset 13 zaczyna się stwierdzeniem: i w ową godzinę stało się trzęsienie wielkie. Czyli w tym czasie dotyczącym rewolucji francuskiej, tych wydarzeń przedstawionych w 11 rozdziale Apokalipsy. Jest to biblijna przenośnia lub symboliczne porównanie ukazujące skutki rewolucji francuskiej. Bo rewolucja francuska była w dziejach Europy istnym trzęsieniem ziemi. Przewróciła dotychczasowy ład Europy i wprowadziła nowy porządek społeczny. Rewolucja francuska doprowadziła do likwidacji feudalizmu, zniosła ciężary związane z ustrojem feudalnym, zniosła pańszczyznę, chłopi mogli nabywać ziemię na własność. Rewolucja francuska utrzymywała zasadę nienaruszalności własności. Każdy miał prawo zdobywać majętność i bogacić się. Rewolucja francuska spowodowała, że Kościół został odsunięty od władzy i spowodowała, że została zniesiona nierówność wobec prawa. Wprowadzono równość bez względu na pochodzenie. Obiecano wolność słowa, wyznania, nietykalność osobistą.
Ale też zwróćcie uwagę, że prorok zapisał, że 1/10 miasta upadła. I tu jest ciekawa rzecz związana z tym, czym jest wielki Babilon. Bo Babilon to też miasto. 1/10 miasta upadła. Francja była jednym z 10 królestw barbarzyńskich, powstałych na ruinach upadłego w 476 roku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Czy pamiętacie księgę proroka Daniela? Pamiętacie? Tę bestię straszną oznaczającą Rzym? Na głowie tej bestii co było? 10 rogów. Jednym z tych rogów była Francja, prawda? Była Francja. A więc Francja jest jednym z 10 rogów na głowach bestii z Księgi Daniela, czy też z Księgi Apokalipsy. I te królestwa przedstawione w postaci tych rogów, oprócz 3, przyjęły katolicyzm. I te królestwa przez wieki wspierając papiestwo stały się fundamentem potęgi Kościoła katolickiego w Europie. I w ten sposób Apokalipsa ukazuje Europę ściśle zjednoczoną z papiestwem jako wielkie miasto o profetycznej nazwie Wielki Babilon. Europa, władza świecka, razem z Kościołem powszechnym. Natomiast w wyniku rewolucji francuskiej Kościół katolicki utracił władzę świecką. Odwołano świeckie wsparcie dla Kościoła. Wprowadzono rozdział Kościoła od państwa, zrywając wielowiekowy sojusz tronu i ołtarza. Autorytet hierarchii rzymskiej, jeśli nie zupełnie, to przynajmniej bardzo został ograniczony. Skończył się okres 1260 lat supremacji papieskiej, dyktatu papieskiego i prześladowań religijnych. Wprowadzono wolność słowa i sumienia, czyli tolerancję religijną. Wprowadzono powszechną oświatę, redukując ciemnotę i zabobon. No i jednocześnie rewolucja francuska stała się kolebką ateizmu, ruchów społecznych i systemów politycznych o charakterze ateistycznym, wrogich, jakby nie było, Kościołowi katolickiemu. A więc możemy bez przesady powiedzieć, że współczesny ład Europy, wolność słowa i wyznania, rozdział Kościoła od państwa, demokracja, równość wszystkich obywateli wobec prawa, to jakby nie było pokłosie rewolucji francuskiej. Pomału dochodzimy do końca i dalsza część wersetu mówi: i zabici zostali w trzęsieniu imiona ludzi 7000. Czyli 7000 ludzi zginęło podczas tych przemian rewolucyjnych. Jest to kolejna profetyczna, biblijna metafora. Liczba, myślę, symboliczna, nierzeczywista, bo w czasie rewolucji francuskiej zginęło wiele więcej ludzi. I należy to rozumieć, myślę, w ten sposób. Rewolucja francuska i na stałe po niej wojny napoleońskie w sensie literalnym, rzeczywistym pochłonęły wiele, wiele, wiele ofiar. Ale również należy ten tekst rozumieć w sensie duchowym. W sensie duchowym, w wyniku rewolucji francuskiej, ludzie odrzucający Boga i Biblię, ludzie przyjmujący ateizm, stali się ofiarami rewolucji, ofiarami pozbawionymi możliwości zbawienia. Bo nie wiem, czy jest kwestia dyskusyjna, czy można być zbawionym, nie wierząc w Boga, będąc kompletnym ateistą. No nie wiem po prostu. Ale tak należy to rozumieć. Rewolucja francuska doprowadziła do zniszczenia duchowego tych ludzi, którzy przyjęli jej
poglądy, odrzucili wiarę w Boga, zdeptali Pismo Święte. I ostatni fragment mówi, a pozostali przestraszeni stali się i dali chwałę Bogu nieba. Czyli rewolucja francuska stała się lekcją poglądową dla świata. Wykazała, że wiara w Boga i poszanowanie Jego praw wyłożonych w Starym i w Nowym Testamencie jest gwarancją ogólnego ładu i porządku. Rewolucja francuska doprowadziła w końcu do wzrostu popularności Biblii i ożywienia religijnego. I była jednym z wielu epizodów walki, wielkiego boju między Chrystusem a szatanem, dobrem a złem. Widzimy, jak szatan próbował najróżniejszymi sposobami niszczyć wiarę w Boga i Pismo Święte. A z drugiej strony, jak wydarzenia historii się tak toczyły, że nigdy nie udało się Słowa Bożego i wiary w Boga zupełnie usunąć z tej ziemi. Te światło świeciło i nigdy nie zostało zgaszone. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę i życzę wam z całego serca, aby te prorocze wydarzenia wzmocniły naszą wiarę i ufność w Boże prowadzenie i przekonały nas, że Bóg prowadzi nie tylko nasze życie, ale prowadzi również dzieje historii świata, narodów, tego co się dzieje, aż do chwalebnego końca, jakim będzie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Amen.